co to znaczy być dobrym dyrektorem. Dobry dyrektor, czyli kto? Dobry dyrektor szkoły, czyli kto? Pod takim tytułem dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk przeprowadził warsztaty dla dyrektorów szkół z okręgu jeleniogórskiego, które odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu. No bardzo się cieszę, że mam szansę, że mam szczęście spotkać się z dyrektorami tu w Jeleniogórskiem z kilku powiatów. To jest kolejna odsłona pewnego pomysłu, który realizuję od kilku miesięcy, mianowicie peregrynuję po województwie. Spotykam się z dyrektorami z poszczególnych powiatów i będę opowiadał, co to znaczy być dobrym dyrektorem. Sam byłem dyrektorem szkoły 17 Elo imienia Agnieszki Osieckiej w Wrocławiu przez 17 lat. 17 lat jak 17 mgnień wiosny. 17 pięknych lat. Myślę, że w związku z tym masa doświadczeń i podpowiedzi praktycznych. W związku z tym dzisiejsze spotkanie nie jest konferencją, nie jest dyspozycją, co trzeba zrobić i o trudnościach nie meldować, ale będzie próbą podzielenia się osobistym doświadczeniem. Więc spojrzę na różne szkolne sprawy, na obszary aktywności dyrektora, zarówno z perspektywy kuratora, czyli nadzoru pedagogicznego, ale przede wszystkim kolegi dyrektora. Bo zawsze sobie zadawałem takie pytanie, czy ci, którzy są wyżej, na przykład w nadzorze albo gdzieś tam w Sejmie, projektując akty prawne, czy oni się zastanawiają, jak to wszystko zagra w praktyce szkolnej. Więc ustawię się dzisiaj w pozycji dyrektora, będzie mi o tyle łatwiej, że 17 lat byłem dyrektorem i mam nadzieję podzielić się swoim doświadczeniem, wzbogacić warsztat pracy dyrektorów i zainspirować. Także będzie to spotkanie 2,5 godziny, tak szacujemy. Mam nadzieję nie zanudzić koleżeństwa, nie przydusić paragrafami i artykułami, tylko powiedzieć, co w mojej pracy się sprawdzało, a co może niekoniecznie, co warto zastosować. I myślę, że jeżeli część z koleżeństwa się zainspiruje i choć trochę wzbogaci warsztat pracy, to znaczy, że spotkanie będzie udane. Poza tym to zawsze miło spotykać się z kadrą. Wszak szkoła i szerzej oświata jest miejscem bardzo specyficznym, jest miejscem spotkania. Bez zbudowania dobrych relacji, bez wsparcia kadry kierowniczej, wcześniej oczywiście dobrze wyselekcjonowanej, starannie wyselekcjonowanej, to my progresu w edukacji nie osiągniemy. No takie cele sobie stawiam na dzisiaj. Cieszę się, że koleżeństwo już się gromadzą i za kilka minut zaczynamy. Spotkanie zorganizowała dyrektor lubańskiego Mickiewicza Renata Czuj. Dzisiaj w szkole gościliśmy pana Romana Kowalczyka, kuratora dolnośląskiego, który na swoje spotkanie zaprosił dyrektorów szkół 6 powiatów byłego województwa jeleniogórskiego. Nadrzędnym celem konferencji pod tytułem Dobry dyrektor szkoły, czyli kto, była prezentacja najważniejszych założeń nadzoru pedagogicznego oraz kierunków polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Myślę, że taką kwestią istotną był fakt, iż pan kurator podzielił się swoimi doświadczeniami jako wieloletni dyrektor jednej z wrocławskich szkół. Konferencja była bardzo ciekawa, ale rzeczą bezcenną, która przy okazji takich konferencji istnieje, są rozmowy kuluarowe pomiędzy dyrektorami, ponieważ w czasie konferencji był czas na właśnie takie spotkania przy kawie i tam wymiana doświadczeń, poglądów na temat tego, co w szkole się zmienia, jak powinna się zmieniać, jak zmienia się specyfika uczenia i charakter samych uczniów, jest czymś, co w zasadzie nie sposób przecenić. My się zaprzyjaźniamy przy okazji każdej z takich konferencji. Wymiana doświadczeń jest czymś, co procentuje przy różnych okazjach, w sytuacjach, gdzie pojawiają się jakiekolwiek problemy, dyrektorzy do siebie dzwonią, informują się nawzajem, pomagają sobie i myślę, że to jest coś, co jest czymś niezwykle wartościowym przy okazji takich spotkań jak właśnie dzisiejsze. Po oficjalnej części spotkania jego uczestnicy prowadzili rozmowy oraz konsultacje na temat funkcjonowania oświaty na Dolnym Śląsku.